Witam panowie w Ghost of Tsushima, zaczynamy od niezwykłej rzeczy. Znalazłem tutaj Sanktuarium Kotów, proszę państwa. To jest takie wydarzenie środowiskowe. Tutaj, proszę państwa, możemy dostać talizman. No i cóż, wystarczy tutaj zagrać na flecie w tym miejscu, ale zobaczcie ile kotów. Jak fajowo. No to cóż, łapka w górę dla kota. Subskrybujcie i lecimy. Zagramy sobie. Tam obok jest fabularka już, więc tutaj sobie zaczniemy. What? To zasadzka! Ranie! Zapłacicie za to! What the hell? Ja chciałem na fleciku! Dobra. Tu jakieś owce. Skóra. Patrzcie jaki jaja. Jak mnie gryzie. Jeszcze ktoś? Ja chcę zagrać na tym flecie. Podczas spacerów matka opowiadała mi zabawne historie o kotach włóczących się po pałacach w Kyoto. Cześć, Purpur. W górę i w dół? O. Chyba trzeba od razu. Ale jaja. To jest nowe. To jest nowe. Ale gdzie tu jest melodia? Bo na początku jej nie widać. Teraz jej nie widać. O, dobra, tu jest. Ale jaja. Patrzcie. Jakie jaja. Nie jest to wcale takie łatwe. Super. Jest kito. Wspaniałe. Naprawdę wspaniałe. Super Purpur. Zadawałem jej mnóstwo pytań. Ale zaraz przychodził czas na ćwiczenie bokenem. Matka prowadziła mnie do mistrza miecza. Szorstkiego samuraja z prowincji. Chyba chciała dla mnie czegoś innego. Przepiękne. Z błogosławieństwem kociego Kami rzuć kunajem w cel w czasie serii, żeby zwiększyć swój zasięg. Niby fajne, ale spoko, nie? Ale najważniejsze, że są koteły i można było pogłaskać. O. Można pogłaskać koteła. Fajowe, co? Dobra, no to w tak świetnym nastroju idziemy teraz już na misję fabularną, proszę państwa, do Fune. Fune, zakładam, że Tenzo mówił ci o mnie. Tak, Sakai. I gdybyśmy nie byli w środku wojny, obaj bylibyście martwi. Nie przeżyjemy tego, jeśli będziemy sobie grozić. Najpierw powstrzymajmy orlicę. Potem to wyjaśnimy. Dobrze. Przyszłam cię wysłuchać, Sakai. Jak drużyna upieżców miałaby pokonać mongolską armię? Tak samo jak pokonaliście samurajów 15 lat temu. Zwabiliście ojca do wąwozu sędzio i zabiliście go, zmuszając Sakajów do odwrotu. Zróbmy to samo z orlicą. Jak ściągniemy jej uwagę? Poluje na mnie. Jak ją sprowokuje, będzie ścigała mnie do sędzio. Tam przygotujemy na nich zasadzkę i poślemy do diabła. To może zadziałać. Najpierw musimy znaleźć orlicę. Cały czas pozostaje w ruchu, szukając nowych ofiar. Moi zwiadowcy ruszyli. Znajdą ją. Gdy im się uda, ściągnę jej uwagę. Ale nie sam. Lada dzień orlica znajdzie nasze schronienie i obróci je w pył. Jeśli to nasza najlepsza szansa, by ją powstrzymać. Sprawię, że łyknie przynętę. Plan ustalony. Tenzo, zajmij się zwiadem. Przygotuję zasadzkę. Poczekam tu, aż będziemy gotowi. Mamy szansę na pokonanie orlicy. Wykorzystajmy ją. No to serio już chcemy ją zabić? Wiesz, ja jeszcze nie byłem tam na dole mapy. Jeszcze tam jest mityczna w ogóle.
Mnóstwo rzeczy tam jest. Okej. Kurde, zobaczcie to, nie? Tu jest jeszcze tyle mapy. Jin! Zwiadowcy dostrzegli siły Orlicy. Fune jest na pozycji? W kanionach jest pełno łupieżców. Musimy zwabić tam Mongołów. Dobra, spoko. No to prowadź. Zabójco ojca. No i przeczuwałem taki twist. Przeczuwałem. Chodźmy do zwiadowców. Obserwują oddział Orlicy. Kiedy ruszymy, ściągnę jej uwagę. Mówiłeś, że na ciebie poluje. Czego chce od zatrutego samuraja? Chce zrobić ze mnie kolejnego szamana. Co? Jeden z jej popleczników mówił, że chce mnie zwerbować. Ale wmusiła w ciebie truciznę. Jej święty lek dla większości jest trujący. Szamani używają go w ramach rytuału przejścia. Wciąż masz tę wizję? No, tak. Tak, stają się coraz gorsze. Ostrzegałam cię, że skończy się to obłędem i śmiercią. Wzięła mi hard. Dobra, mam z powrotem. Wyzwanie łucznicze. Tenzo, tutaj! Dobra, wyzwanie łucznicze tutaj jest. Mongołowie przeczesują wyspę w poszukiwaniu samuraja. Orlica jest z nimi? Wstrzymała poszukiwania i wysłała swoje orły. Nikt nas nie zauważył. Przyjrzyjmy się lepiej. Dobra, świetna robota, panowie. Szukaj Orlicy. Ja bym nie chciał teraz już jakby się zbliżać do finału, przecież tu jeszcze daleka droga. Rozglądaj się za hełmem Orlicy. Łatwo będzie go dostrzec. To ona. Orlica jest tutaj. Gdzie? Jest serio? Nie widzę jej. O tam! Widzi nas. Ruchy! Oto jesteś, panie Sakai. Przetrząsnęłam wyspę, szukając cię. What? Nie. Nie teraz! Przyjmij mój dar. Zostań moim szamanem. To trucizna. Jeśli mi odmówisz, zginiesz tutaj. Jak twój ojciec. Czy jej tu nie ma? Szlak, gdzie ona jest? Kenzo! Orlica uciekła! Szukaj jej! Nigdy jej tu nie było, ci. Kurde, jest obłęd. Niestety, jest obłęd. Dobra, to jest tarczownik. A gdzie jest szaman? Co za szaman? A czekajcie, bo... Chyba tylko na tym jest parowanie, nie? On mi dygnął. Pięknie. Już nie jesteś taki kozak. Dobra postawa. Super. Kurde, ale nas omamiła. Jin, co się stało? Widziałem Orlicę, no. Mongołowie na nas czekali. Ale jeśli Orlicy tu nie było, to gdzie ona jest? Gdzie ja jestem, Jin? Bądź cicho. Które miejsce na wyspie cię wzywa? Gdzie jest nam przeznaczone znów się spotkać? Niemożliwe.
Powóz sędzio! Orlica jest tam, gdzie zabito mojego ojca. Musimy wracać do Fule! Nie doceniłem Orlicy. Na pewno nie chciałeś zostać jej szamanem? Złożyć nas w ofierze nowej pani? Nie zdradziłem! Kiedy byłem uwięziony, zatruty, myślałem, że Orlica jest kimś innym. Opowiedziałem jej o ojcu i zasadzce w wąwozie sędzio. Więc wiedziała, że twój ojciec tu zginął. Dowiedziała się, że do nas dołączyłeś, że planujemy coś dużego. Jest to krok przed nami, ale nadal możemy wygrać, Denzo. Ale jaja. To Yuna tam była, nie? Jako zmieniona wizja. Atakują wszystkie oddziały. Zmiażdżą Funę. No ale miazga, niezłe. Katan! Gdzie jesteś? Wiem, że tu jesteś! Walcz! Dobra, mamy szamana. Easy. Gdzieś jeszcze mamy szamana. Tu. Dobra, easy. Teraz już są słabsi. Dobra. Nie pojawili się znikąd. Co się stało? Później wyjaśnimy. Widziałaś Orlicę? Prowadziła atak. Zabiła wielu moich. Wracajmy do schronienia. Nie dostaniemy kolejnej szansy. Musimy pokonać Orlicę. Równie uparty jak moi ludzie. To w drogę. Słuchajcie, polujemy na Orlicę! Do kanionu! Ale jaja, serio idziemy? Oh my god! Już za późno. Bitwa przegrana. Wąwóz. Tak samo zawiodłeś ojca. Pamiętasz jeszcze, że pozwoliłeś mu zginąć? Ja nie wiem, co oni chcą od tego młodego Dina, nie? Co on miał zrobić? Ja nie wiem, co on miał zrobić, nie? Pokonać wojowników, jak był taki młody? Dobra, lecimy. Kurde, ale... Odchodzisz od zmysłów. Skąd wiesz, że ta bitwa jest prawdziwa? Jin, jesteś z nami? Jestem. Kurde, ale by były jaja, gdyby to był koniec na przykład, nie? Ja szczerze mówiąc nie wiem, ile to będzie trwało, ale... Ale tu jest znowu Orlica. Panie Sakai, wróciłeś do mnie. Orlica? Naprawdę tu jest? Pamiętasz wielkiego Kazumasę? Wykrwawiał się na śmierć, kiedy ty trząsłeś się jako sika. Byłem dzieckiem. Samuraja, a nie chłopa. Gdy twój ojciec był w potrzebie, ukryłeś się niczym tchórz. Jin, w porządku? Tak, walcz dalej. Dobra, żyję. Ale tu jest piękna sceneria, co?
świetnie. Dobra, wziął taką. No nie wiem, czy może tu być w ogóle. To jest jedna wielka mistyfikacja. Wcześniej słyszałem jej głos, teraz ją widzę, wyczuwam ją. Może to miejsce potęguje wizję. To wie. What? Nie jesteś zmęczony, panie Sakai? Chodź, podaruję ci spokój. A ja tobie zimną stal! Jin, weź się w garść! Pamiętasz ten strach? Krzyk konającego ojca niósł się echem po kanionie. Pozwól mi uśmierzyć twój ból. Poślę cię do diabła! Chyba kolejna ekipa, co? Świetnie. Dożo! Dawaj, Fune, wstawaj! Ale mega. To już ostatni z nich. Orlica musi być blisko. Wiesz, gdzie jestem. Prawda? Orlica jest na wschodzie, tam, gdzie zginął ojciec. Nie postawię wszystkiego na przeczucie, samuraju. Jedź na wschód. Ja i Tenzo sprawdzimy drugą drogę. Nie. Pójdę z Jinem. Potrzebuje mnie. Powodzenia. Wam obydwu. Za dużo wczoraj. Ale jazda. Skonfrontuj się z Orlicą. No serio już? No to cóż, idziemy. Do mnie w sercu twojego bólu. Uleczę cię. Cholera, zamilcz. Jin, musisz zawrócić. Za późno. Idziemy. Ale coś szybko, nie? Jestem zdziwiony na razie. Co tu się wyprawia? Oby to nie był koniec. To tutaj. To tu zabiłeś mego ojca. Ale piękne drzewo. Święty Lek przywiódł cię tutaj. Wiesz dlaczego? Bym zakończył twój terror. Nie, by cię uleczyć. Przez lata ukrywałeś swój ból. Święty Lek pozwala ci go dostrzec. Wbrew mojej woli. Twój lek to zwykła broń. Nie pozwól, by pochłonął cię mrok, Jin. Wypuść duszę na wiecznie błękitne niebo. Nie jestem ponad moimi ludźmi. Służę im. Tym, którzy zabili twego ojca też. Tak, nawet im. Marnotrawstwo. Zajmij się resztą, Tenzo. Ja zmierzę się z Orlicą. No i jest Orlica, proszę państwa. Jak walcz? Nie po... Dobra. Hotun to wróg, którego zrozumiesz. No super muza, nie? Nie walczyłeś z kimś takim jak ja. Nie. To w ogóle parowanie nie wchodzi. No ale teraz. Teraz niosę śmierć.
Kurde, nie mam harty. Niech osądzą cię twoi przodkowie, panie Sakai. Co się stało? Ojcze... Sinie! Pomocy! O kurde! Zginąć razem, jak wojownicy. Zawiodłem cię, ojcze. Nie mnie, nasz klan. Nasze nazwisko zostało splamione. Ludzie oskarżają nas o potworne czyny. Czasami to... co konieczne. Bywa potworne. To, co zrobiłam, nie było łatwe. Ale ktoś musiał to zrobić. Robiłeś co konieczne na polu bitwy. Nie w domu. Potrzebowałem ojca. Po śmierci twojej matki został mi syn, któremu nie potrafiłem pomóc. Więc wychowałem samuraja. Już pora, Jinie. Zrób to, co konieczne. Oczyść nasz klan z hańby i porażki. Pomyślimy. Zabij go, tchórzu! Nie. Nie będę taki jak ty. To, jak żyłeś, nie było moim wyborem. Ani twoja śmierć moją winą. To tak, to ostatnie tak. Kurde. Dobra, walczymy dalej. Orlica. Święte lekarstwo przestało już działać. Jak to możliwe? Oczyściłem się. Nie masz szans. Poddaj się. Niesłychane. Pewnego dnia twoi zmarli przodkowie w końcu cię osądzą. Pewnego dnia. Niech twa śmierć przysłuży się wszystkim. Thank you.
ostatnia szansa. Nic ci nie jest? Przeżyję. A co z tobą? Nadal ją słyszysz? Nie. Przykro mi, Jim. Mnie też. Zdaje się, że świętują. Lepiej zajrzę do Fune. Przekażę dobre wieści. Idź. Przyjdę później. Nie zwlekaj za długo, Jim. Aiku. Ależ to było dobre, ja cię kręcę, jaka końcówka. Kapitalna sprawa. Kapitalna. Wstać. Jesteś już wolny. Błogosławieństwo śmierci, pokonaj orlicę, proszę państwa. Czy to koniec? Chyba tak. Jeszcze chyba wracamy do Fune. Okay. Epilog, ostatnie słowa. No ale bardzo dziwne to jest. Bardzo dziwne. O, jesteśmy teraz dopiero w tym miejscu. No będziemy sobie to robić. Będziemy robić tutaj całą wyspę oczywiście. Będą dodatkowe odcinki, natomiast teraz jeszcze tu mamy nagrody, tak? Ale jaja. No to idziemy. Idziemy jeszcze do naszej ekipy i będą dodatkowe odcinki, po prostu. Nie spodziewałem się, że tak szybko. Ale jaja. Tego nikt się nie spodziewał. Że tak szybko to się skończy. Ciekawie co, ale było naprawdę epicko na koniec. Zdaje się, że samuraj chce porozmawiać. Oj, było epicko. Fune. Tenzo. Dobrze wyglądacie. Bez orlicy jest nam lepiej. Dobra robota. Wzajemnie. Jeśli nadal będziemy walczyć, odeprzemy jej plemię. Słyszysz, Fune? Będziemy. Przyjdź do mnie później, Sakai. Przyda mi się pomoc samuraja, który umie dochować tajemnicy. Chyba zdrowiejesz. Boli tylko, gdy się śmieje. Przy tobie nic mi nie grozi. I tak śmiejesz się tylko z własnych żartów. Ale nie będę już władał mieczem jak wcześniej. Koniec z okradaniem kupców na otwartym morzu. Jaki będzie z ciebie pożytek? Zbyt wielu cierpi jeszcze przez truciznę orlicy. Nie wyleczę ich. Ale złagodzę ich ból. Może odzyskają siły. Tak jak ty. Orlica sprawiła, że znów przeżyłem śmierć ojca.
Miałem szansę go pomścić. I co zrobiłeś? Odkryłem, że bardziej od śmierci boję się, że zawiodę ojca. Od lat obwiniałem się o to, że zginął, a ja wybrałem życie. Więc wybaczyłem sobie. I jemu. To ci pomogło? Ciemność nigdy nie znika na dobre. Ale ustępuje. Może tak da się pomóc innym. Stawiał czoło wspomnieniom. Zmierzał się z lękiem. Obyś miał rację. Nie wyobrażam sobie, bym dawniej był w stanie to powiedzieć, ale dobrze było cię poznać. Też nie sądziłem, że to zrobię, ale dziękuję, Jin. No i co teraz, proszę państwa? Co to się stanęło? Lepiej już pójdę. Poszukam kolejnych ofiar Orlicy. I spróbuję im pomóc. Powrót z przeszłości. Powrót z przeszłości, proszę państwa. Oj, 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 nie ma już. Nie ma już w dzienniku opowieści, są tylko aktywne jakieś dodatkowe. Ale epilog zakończony. No i będziemy sobie robić całą mapę. Żeby wyzwolić ją, nie? Bo tutaj mamy 3/6 w wyzwoleniu i będziemy wszystko ogarniać w bonusowych materiałach. Wszystkie oczywiście znaczniki i misje poboczne, tutaj jeszcze tego sporo będzie. Ale fabułka okazała się być dosyć krótka. Natomiast jest tutaj pewnie jeszcze dwa razy tyle albo więcej aktywności dodatkowych, które będą oczywiście na kanale, jeśli tego chcecie. Koniecznie dajcie znać łapką w górę, piszcie komentarze. No jest to, można powiedzieć, taki koniec serii fabularnej, natomiast jeszcze będą odcinki i wtedy już zobaczymy, jak ocenić całość. Niemniej końcówka mi się mega podobała, ogólnie fantastyczna nowa wyspa. Pięknie to wszystko wygląda, no myślę, że lepiej niż na tej wersji PS4 nawet, chociaż to jest cały czas ta sama gra, ten sam silnik. Ale wydaje mi się, że jeszcze lepiej to wygląda. Czasami już tak jak na tych, myślę, że tych pokazach E3, nie? To nawet wtedy tak wyglądało. Bardzo podobnie jak teraz przy końcu, także coś fantastycznego. Rewelacyjna gra. Cały czas myślę, że takie 9,5, 9 spokojnie. Ten dodatek też super. No, troszkę krótki, nie? Troszkę krótki fabularnie, ale jeszcze pogramy. I myślę, że ta końcowa naprawdę mocna. Także na razie to tyle. Dajcie znać, jak wam się podobało. Widzimy się w bonusowych materiałach. Już na spokojnie, myślę, że za dzień, może dwa. No i polecimy dalej. Także na razie tyle od Jina. Już teraz można powiedzieć spokojnie Sakai, a nie Yarikawa. No i cóż, do zobaczenia w bonusowych materiałach z tej całej wyspy. Będziemy sobie czyścić na 100% i wtedy zobaczymy, co tu jeszcze mamy. Także koniecznie łapa, subskrybujcie. I kto dotrwał do tego momentu, niech napisze Orlica. Do następnego. Hej, hej, hej.